Człowieka, który poświęcił swoje życie najnowszej historii, szczególnie historii okresu II wojny światowej i okresowi komunizmu w Polsce. Także witamy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że jest to kolejny raz przeproszenie. Przedtem na zaproszenie pana świętej pamięci Pawła Koźmińskiego, który był animatorem tego typu wydarzeń, życia. I jemu zawdzięczamy, mówię my, bo ja też, ten piękny pomnik, który tam powstał dla żołnierzy wyklętych, jeden z pierwszych, jeden z najładniejszych w całej Polsce. Historia jest czymś, co cały czas nas tkwi. My możemy udawać, że żyjemy tym, co jest dzisiaj, co będzie jutro, nie interesować się tym, co będzie, co było wcześniej, ale jest takie starożytne powiedzenie, że umarli trzymają żywych za nogi. Dopóki nie mamy pewnych spraw załatwionych, a nie mamy, nie będziemy mieli, do historii będziemy wracać, do historii będziemy się odwoływać i ta historia będzie nad nami ciążyć. Tych spraw niezałatwionych mamy bardzo dużo. Po roku 89 Polacy tak naprawdę nie zrobili nic, żeby rozliczyć poprzedni system. Czyli zbrodniarze wpływają w dostatki do dziś, ich dzieci są w elitach władzy, nie tylko politycznej, a także medialnej, finansowej. Natomiast ci, którzy byli prześladowani, rodziny pozabijanych, są tak naprawdę na marginesie. I z historią odbywają się cały czas obrzydliwe manipulacje. Jedną z takich rzeczy poddawanych bardzo manipulacjom jest powstanie warszawskie, zakłamane od samego początku. Od momentu, kiedy wybuchło, aż do dziś, wobec powstania toczą się gry, które nie mają nic wspólnego z naszą historią, nic wspólnego z heroizmem powstańców i z tragedią jedności cywilnej. Jest to cyniczne wykorzystywanie. Jeszcze do niedawna była mowa, że powstanie warszawskie to było dzieło Armii Ludowej. Dziś mało kto to pamięta, ale oni siebie przedstawiali jako 100-tysięczną formację, która naprawdę broniła Warszawy. Dowództwo AK było w zmowie z Niemcami, gdzie uzgadniali wspólne posunięcia w taki sposób, żeby skrzywdzić komunistów, nie bronić Warszawy, wydać Warszawy na łup Niemcom, pomagać im ze wszystkich sił, robić wszystko, co jest najgorsze z moralnego punktu widzenia. Natomiast prawdziwymi bohaterami byli komuniści. Do dziś nie wiem, jak to się odbywa, ale były wielokrotne próby, wszystkie nieudane. To dziś w Warszawie jest Aleja Armii Ludowej i radni SLD i PO, które są albo formalni w sojuszu, albo w nieformalnym Warszawą rządzą od niepamiętnych czasów, niestety bardzo długo, cały czas argumentują tym, że no przecież Armia Ludowa walczyła w Powstaniu Warszawskim. W związku z tym ta aleja musi być. Nie ma Alei Narodowych Sił Zbrojnych, które też walczyły w Powstaniu. I naprawdę walczyły. I też powiem za chwilę, jak i nim były. Komuniści mieli swoje plany. Także plany związane z Warszawą. Jedyny plan operacyjny, który komuniści stworzyli, czyli plan wojskowy, wyznaczenie obiektów do zdobycia, utrzymania, wyznaczenia celów, to było powstanie warszawskie. Oni przewidywali, że, jak nazywali to, siły reakcyjne w Warszawie doprowadzą do powstania przeciwko Niemcom. I my musimy w tym być, ale w bardzo specyficzny sposób. To nie to, żeby być razem, żeby razem się bić, że nastąpi coś w rodzaju tej ogólnej wspólnoty interesów narodowych. Oni chcieli to powstanie wykorzystać dla siebie. Co więcej, przedstawiali siły wroga w tym planie, z kim mają się spotkać, kto ich wrogiem w tym powstaniu będzie. Żeby nie być gołosłownym, to przytoczę bardzo drobne fragmenty tego planu. Uznali, że to, co jest w Warszawie przeciwko nim, przeciwko komunistom, to są siły wroga, faszysty niemieckiego i faszysty polskiego. Polskie formacje niepodległościowe zostały postawione na równi z okupantami niemieckimi. Tego chcieli komuniści. Co więcej, przygotowywali się w sposób bardzo specyficzny. Wiedząc, że są słabi, że są źle uzbrojeni, nie mają kadry dowódczej,
starali się skupić na tym, co dla nich było najważniejsze, na popełnianiu zbrodni na samym początku powstania. Sformułowali to tak: nie możemy zapominać, że w gorączce walk pierwszych godzin można będzie bezkarnie trzepnąć ten czy inny oddział reakcyjny włażący nam w parafię, czyli te pierwsze ofiary pierwszych godzin czy kilkunastu godzin powstania, gdzie mamy relacje, dokumenty, że przypadkowe strzały, nie wiadomo skąd, trafiały akurat wyższą kadrę dowódczą. Ludzie do powstania wyszli mundurowani, z dystrykcjami, to było widać. I nagle w miejscach, gdzie nie było jeszcze niemieckich snajperów, nie było niemieckich stanowisk, ci wyżsi oficerowie padali. Ktoś do nich strzelał. Nie ma bezpośrednich dowodów i tego już do dzisiaj prawdopodobnie nie znajdziemy. Ale jest wskazanie, kto chciał to robić i w czyim to było interesie. Nie mam wątpliwości, że komuniści z tego skorzystali. Że duża część strat wyższej kadry wojskowej na samym początku padła właśnie z rąk komunistów. To były ich prawdziwe zamiary. Tego naprawdę chcieli. A później, zdobywając władzę, otrzymując ją z rąk Stalina, przedstawiali powstanie jako heroiczną rzecz, której dokonali oni. 100-tysięczna Armia Ludowa, której nigdy nie było więcej niż 2-3 tysiące, zdobyła Warszawę, obroniła Wolę, Śródmieście, Stare Miasto, Czerniaków, czekała naprawdę na przyjście Armii Czerwonej i tylko siły reakcyjne to uniemożliwiły, bo podpisały kapitulację. Generał Komorowski spotykał się z Feldmarszałkiem Zelewskim w pałacykach pod Warszawą i uzgadniali plany, jak powstanie ma przebiegać, żeby Niemcom nie zrobić krzywdy. Niestety ta propaganda objęła także sporą część środowisk byłej Armii Krajowej. Mówię to z bólem, dlatego że mój ojciec był oficerem Armii Krajowej. Poznałem bardzo wielu wybitnych dowódców AK. Jestem z tego starszego pokolenia. Chodząc z ojcem na te spotkania, pamiętając się gdzieś tam przy jego kolanach, nie bardzo rozumiejąc, poznawałem postaci, które są dzisiaj historyczne. Słyszałem, jak mówię, co mówię, jak oceniają. To była wiedza naprawdę bezcenna. I to było to twarde jądro Armii Krajowej. Prawdziwi polscy niepodległościowcy, patrioci. Ale nie wszyscy byli tacy. Ze zgrozą w 1994 roku, czyli 5 lat po zmianach, obejrzałem w telewizji polskiej, w pierwszym programie, widowisko pod tytułem chyba Powstanie Warszawskie 44 albo coś podobnego. Scenariusz i reżyseria w wykonaniu byłego żołnierza Armii Krajowej i uczestnika Powstania Warszawskiego. Jerzy Stefan Stawiński. Tam jest taka dziwna scena. Tuż przed powstaniem trwają gorączkowe obrady w sztabie. Kotłuje się cały czas, padają łączniczki, przynoszą jakieś informacje o aktualnym stanie, co się dzieje. Siedzą ci wyżsi dowódcy, którzy mają podjąć decyzję. Nie bardzo wiedzą. I w pewnym momencie wpada łącznik oficera Armii Krajowej, który krzyczy do swoich dowódców. Trzeba zaczynać. Niemcy i Narodowe Siły Zbrojne wystąpiły przeciwko ludności cywilnej. W 1994 roku, 5 lat po wszystkim, fałszywa, jadowita komunistyczna propaganda zbierała cały czas żniwa. Komuniści chcieli Warszawę opanować w ten sposób, nie mając własnych sił, eliminując wyższą kadrę dowódczą, AK-stwo, chcieli przejąć najważniejsze obiekty w mieście. Wiedzieli, że Warszawy nie zdobędą, ale komenda policji, poczta, telegraf, wodociągi, to są wszystko obiekty, które zdobyte dają panowanie nad miastem. Starannie się do tego przygotowywali, ale ten plan nie został na szczęście zrealizowany. Tylko z jednego powodu. Dlatego, że komunistów po prostu nie było. Mamy ich dokładne stany organizacyjne i zasoby broni, jakie mieli na dzień 1 sierpnia. To były zasoby broni, które wystarczały być może na dwie drużyny, nie więcej. I wszystkich komunistów, łącznie z zapleczem politycznym, z ich rodzinami, to było około 300 osób. Na szczęście nic takiego, co chcieli, nie mogli zrobić. Teraz proszę zobaczyć, jak fałszywą propagandę
przez kilkadziesiąt lat wżerane skutecznie, że ona jest przyjmowana, że ludzie w to wiedzą, wierzą. Często na tego typu spotkaniach starsi ludzie mówią, proszę pana, no ale nie można tak o nich mówić, walczyli w powstaniu, ale skąd pan wie? Czytałem. Przeczytam. I to już słowo pisane mówi za niego wszystko. Żeby podsumować udział komunistów, powiedzieć o tym, co robili naprawdę. Odwołajmy się tylko i wyłącznie do dokumentów. 30 sierpnia 1944 roku, w momencie, kiedy pada Stare Miasto, mamy stany osobowe grup Armii Ludowej. Grupa bojowa, 35 osób, stan broni, 5 karabinów i 6 pistoletów. 2 pistolety maszynowe, 13 sztuk broni, z tego połowa to są pistolety, to nie jest uzbrojenie podstawowe, to jest broń tak naprawdę dodatkowa. Zasób na jedną drużynę, a heroiczna obrona Starówki to miało być ich dzieło. I wreszcie najważniejszy dokument, bardzo mało znany, którego tu przytaczam w książce Paszki Wyborczej w całości, to jest raport generała Montera, dowódcy powstania, generała Antoniego Kruściela. Całościowy raport na koniec walk. On musiał dokonać charakterystyk wszystkich zgrupowań walczących, formacji, jaki był ich prawdziwy udział, czego dokonali. To były raporty oczywiście wstępne, ale ten raport robi wrażenie. Jest to udział Armii Ludowej w walkach w Powstaniu Warszawskim. Generał Montel pisze, że AL podawało swoje stany raz na 1000 osób, drugi raz na 700, a stan faktyczny wynosił, był taki. Jeden pluton względnie uzbrojony, około 40 osób. Z tego przez kilka dni wydzielano kilka osób do patroli na barykady, a później reszta się po prostu rozpłynęła. Co można zrobić z naszą historią, to właśnie ten przykład nam mówi. Można zrobić wszystko. Jeśli kłamiemy wystarczająco długo, jeśli przejdzie to przez szkołę, przejdzie to przez media, to z czasem nawet ci, którzy przedtem tego nie przyjmowali do wiadomości, którzy wiedzieli, jak było naprawdę, zaczynają sądzić, no może coś było. Przecież skoro się tyle mówi, skoro się tyle pisze, to coś w tym musi być. Może nie aż tak, ale coś było. Nie było. To jest po prostu nieprawda. I druga równoległa historia. Narodowe Siły Zbrojne, które w powstaniu są, walczą od samego początku. I także ich historia jest zakłamana w całkiem drugą stronę. Nawet w publikacjach historyków zachodnich, którzy niestety przepisywali i przepisują z dawnych książek komunistycznych, spotykamy informację, że to była reakcyjna faszystowska organizacja, która w powstaniu musiała, nie chciała, musiała wziąć udział w walkach z Niemcami. Ale było ich bardzo niewielu i tak naprawdę nic nie osiągnęli. Miała o nich historia całkowicie przepaść. Mieliśmy o nich zapomnieć. Czy tak było naprawdę? Mamy na szczęście bardzo dużo dokumentów. To jest podstawa. Dokumenty wytworzone na bieżąco nie są tym samym, co pamięć ludzka po kilkudziesięciu latach. Ja często spotykałem się z kombatantami na przestrzeni już też w sumie 30 lat. Miałem do czynienia z czymś takim, że początkowo ich relacje były skąpe, ubogie, bardzo rzeczowe, konkretne, a później zaczynały przybywać. Później tych informacji było coraz więcej. Ludzie czytali, rozmawiali z innymi, bezwiednie przejmowali tę wiedzę na swoją własną i później opowiadali. I na końcu z niektórymi było już tak śmiesznie i strasznie, że mówili, panie, co tam dowódcy? Ja panu powiem, jak było. Ja wszystko wiem. Nic. Człowiek jest wiarygodny wtedy, jeśli wie tylko to, co widział, co może rzeczywiście opowiedzieć. Cała reszta to są albo wytwory bujnej fantazji, albo to jest projekcja, nakładanie się różnych rzeczy. I człowiek później już sam nie panuje, co słyszał, co widział, co wie, co było nieprawdą. I w tym wszystkim trzeba się jakoś poruszać, żeby znaleźć sens, żeby znaleźć prawdę. Miałem taką nietypową historię, kiedyś pracowałem w Urzędzie do Spraw Kombatantów.
Na korytarzu stała grupka akowców, powstańców. Zaczęli ze sobą rozmawiali, kłócili się jakieś szczegóły, kto gdzie z której strony stał, gdzie była barykada. Ja słuchając tych ich opowieści, tych kłótni, zacząłem się wtrącać delikatnie. Mówiłem, to nie było 1, tylko 2 sierpnia, to nie było z tej strony ulicy, tylko po drugiej stronie ulicy. Tam nie było 12 osób, tylko 8. W pewnym momencie jeden z nich się tak wraca do mnie, patrzy i mówi tak, a pan kolega to w którym był plutonie? Bo nie pamiętam. Oni mnie wzięli za powstańcę. A skoro wiem, coś mówię i zaczynają się to rzeczywiście rozjaśniać, to znaczy, że trzeba tam było być. Nie. Człowiek, który był, wie najmniej, bo widział tylko to, co było wokół niego. Dopiero później to wszystko trzeba wydobywać. I mówiąc o Narodowych Siłach Zbrojnych powstaniu, musimy wiedzieć coś o tej organizacji. Czym była, jaki miała program, dlaczego tak dużo, bardzo młodych, najbardziej wartościowych ludzi szło do tej organizacji. Co więcej, dlaczego wychodzili z innych organizacji i przechodzili do NSZ-u? Tam nie było pieniędzy, tam nie było pensji dla kadry oficerskiej, a jednak organizacja bardzo szybko się rozwijała. W jednym z pisemek akowskich z 1943 roku znalazłem artykuł, takie ubolewanie, czym oni tych ludzi przyciągają, dlaczego najlepsi idą tam. I tam są wskazane dwie rzeczy. Mają konkretny, całościowy program polityczno-społeczny i wojskowy. I jednocześnie mają powszechne szkolenie wojskowe na bardzo wysokim poziomie. Czyli szkoły podchorąży konspiracyjne i szkoły podoficerskie dla tych, którzy nie mieli matury. Tu by się przydał Władysław Bartoszewski. Mógł to ukończyć rzeczywiście, bo matury nie miał. To były te dwie rzeczy, które przyciągały tych bardzo, jak mówię, wartościowych ludzi. I Narodowe Siły Zbrojne obok Armii Krajowej są jedyną organizacją konspiracyjną, organizacją niepodległościową, która ma profesjonalną kadrę wojskową. Po jej szeregach służy 3 przedwojennych generałów, kilkudziesięciu oficerów wyższych. Są oficerowie dyplomowani, czyli absolwenci szkół wojskowych, europejskich i polskich, Wysokiej Szkoły Wojennej. To są oficerowie operacyjni, którzy są w stanie tworzyć plany operacyjne, czyli to jest sztuka wojenna, to już nie każdy oficer potrafi. Jednocześnie mają całościową wizję, jak ma wyglądać Europa po wojnie. Nie tylko Polska, ale Europa. To byli prekursorzy Unii Europejskiej, o czym się w ogóle nie mówi. Nie w takim kształcie terytorialnym i kształcie, jeśli chodzi o ideologię. Miała być to Unia na wzór dawnych polskich Unii. Unia państw Europy Środkowo-Wschodniej. Od Finlandii na północy, aż po kraje bałkańskie na południe. Ideologowie tej organizacji wyszli z założenia, że każde z państw między Niemcami a Rosją, wszystko jedno jak ona jest, czy sowiecka, czy carska, każde z tych państw nie ma żadnych szans w starciu z którymkolwiek z agresorem. A nie daj Boże, jak będzie 2, tak jak było w 1939 roku, wszystkie te kraje będą bardzo szybko podbite i zniszczone. I wymyślono sposób, żeby się w jakiś sposób przed tym zabezpieczyć, który jest aktualny przecież do dziś, żeby stworzyć Unię Państw Środkowo-Wschodniej Europy. Unia miała być specyficzna, nie taka, jak z jaką mamy do czynienia. Miała być to Unia Państw Wolnych i Równych, niezależnie od wielkości, od potencjału militarnego, gospodarczego, ludnościowego. Każdy z tych państw miał mieć taki sam głos. To jest to, co mamy w przypadku polskich Unii, z okresu I Rzeczpospolitej. Tych Unii było kilka, to nie tylko z Litwą. Była Unia z Inflantami, z Mazowszem, z Prusami. Wszystkie te kraje czy krainy dobrowolnie chciały przyłączyć się do Rzeczpospolitej. Tu nie było przymusu i nie było warunków. Skoro my jesteśmy silniejsi, to my od was czegoś oczekujemy. Co więcej, to my dawaliśmy z siebie więcej tym słabszym, wychodząc z podstawowego założenia, to co jest w preambule Unii w Chorodnie w 1413 roku, Unia z Litwą, rozpoczyna się w swojej preambule wezwaniem do miłości bliźniego. Jedyny akt polityczny, który ma charakter religijno-moralny. Odwołanie się nie do wartości politycznych, które są zmienne, które ludzie zdradzają, tylko do wartości religijnych. Do miłości bliźniego. Personifikowanie państw. Jeśli słabszy przychodzi po pomoc,
to ja bez względu na to, że nic z tego nie będę miał, a jeszcze mogę stracić, ja tej pomocy muszę mu udzielić. I tak miała wyglądać ta Unia powojenna w tej części Europy. Wspólna polityka gospodarcza, wspólna polityka zagraniczna i wspólna polityka wojskowa, militarna. Ale każdy z tych państw miało jeden równy głos. I miała obowiązywać zasada jednomyślności. Miał być zawsze wypracowany jakiś konsensus, porozumienie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli się wszyscy na coś zgadzają, to później nikt nie będzie robił rozłamów, nikt nie będzie działał przeciwko. Wszyscy się będą zgadzać. W Polskiej Unii, z pierwszej Rzeczpospolitej, taki model polityczny państwa doskonale funkcjonował przez 250 lat. Do tego się odwoływano. Mieliśmy tradycję. Więc Narodowe Siły Zbrojne są organizacją, która w momencie, gdy następuje scalenie z Armią Krajową, to jest 7 marca 1944 roku, jest to oczywiście data symboliczna, bo scalenie nigdy się nie odbywa z dnia na dzień. W warunkach pokojowych, tak jak tu jesteśmy, coś postanowimy, że od jutra obowiązuje, oczywiście będzie obowiązywało, ale w konspiracji, gdzie jest utrudniona łączność, gdzie jest odległość terytorialna, po drodze są represje, łącznicy wpadają, scalenie stanów osobowych jest trudne, to trwa miesiącami. Nie nastąpiło to od razu, ale była to organizacja bardzo lojalna. Wbrew przeszkodom, jakie jej stawiano, olbrzymia większość sił, Narodowych Sił Zbrojnych, została scalona z Armią Krajową. Na początku, gdy mamy ten okres przed powstaniem, kiedy wszystkie te siły szykują się do powstania powszechnego, które z naturalnych powodów nie mogły wybuchnąć, były tylko powstania lokalne, Narodowe Siły Zbrojne liczą około 90 tysięcy ludzi. 1/3 stanów Armii Krajowej. To była potęga, dlatego że to była organizacja ściśle wojskowa, nie polityczno-wojskowa, nie wojskowo-cywilna. Mówimy tylko i wyłącznie o kadrze wojskowej. Oficerskiej, podoficerskiej i żołnierskiej. Ta kadra jest szkolona cały czas. Ludzie się garną dlatego, że otrzymują coraz wyższe kwalifikacje. Zresztą później pokazali i w akcji Burza, i Powstaniu Warszawskim, na co ich stać. W Powstaniu Warszawskim szacuje się, że wzięło udział około 5000 NZ-owców. Ale nie wzięło udział, bo udział brali ci, którzy byli na terenie powstania. Ktoś, kto gasił dachy, był w jakimś sensie powstańcem. Ten, kto dozorował wydawanie wody czy żywności, też był w jakimś sensie powstańcem. Był narażony na śmierć, na ostrza, ale nie był osobą walczącą. Nie miał broni w ręku. Natomiast ci, o których mówimy, to są ludzie, którzy walczą. I to walczą na pierwszej linii frontu. Nie na tyłach, nie chowają się gdzieś głęboko w śródmieściu, ale są wszędzie tam, gdzie jest front, gdzie jest walka z Niemcami. Największe zgrupowanie powstańcze, jakie powstało spontanicznie po 1 sierpnia 1944 roku, nie mając przedtem pierwowzorów, składa się w zachodników, zostało stworzone przez Narodowe Siły Zbrojne. Zgrupowanie Chrobry 2. 3,5 tysiąca ludzi w jednym zgrupowaniu. Jest to zgrupowanie, które reguluje Niemcom dostęp do Warszawy od strony zachodniej. Wola zachodnia i początek Śródmieścia jest pilnowany przez żołnierzy, przez jednostki tego zgrupowania. Gdyby to zgrupowanie nie wytrzymało, gdyby pod naporem niemieckim w jakiś sposób padło, ustąpiło miejsca, wtedy Niemcy mieli możliwość przebicia się lejami jerozolimskimi aż do Wisły, rozdzielenia Warszawy na części i w ciągu kilku dni spacyfikowania Warszawy. To zgrupowanie, jak ocenił to dowódca powstania, już po powstaniu, generał Antoni Chruszczyk-Monter, jako jedyny w powstaniu nie oddało Niemcom ani piędzi ziemi. Co więcej, wysadzili linię średnicową, kolejową, także zablokowali Niemcom możliwość przejazdu tymi tunelami. I znowu ciekawa rzecz, mało znana. W tym zgrupowaniu, jako ochotnik, walczył radmistrz Witold Pilecki. Najbardziej na zachód wysunięta placówka powstańcza, która broniła Niemcom dostępu do Alei Jerozolimskich, oni tej linii nigdy nie przekroczyli, nie pokonali, była dowodzona przez rytmistrza Witolda Pileckiego.
w czasie powstania oficera zgrupowania Chrobry 2. Ale nie było to jedyne zgrupowanie powstańcze NSZ-owskie. Na Starym Mieście była brygada dyspozycyjna zmotoryzowana kryptonim Pomy. 1200 ludzi. W olbrzymiej większości są to podchorążowie, absolwenci szkół podchorąży z okresu wcześniejszego lub lewi w trakcie szkolenia. Ci absolwenci lub uczniowie w Centrum Wyszkolenia Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych. Przed powstaniem wypuszczono 700 podchorąży, około 500 było w trakcie szkolenia. I nie było to szkolenie tylko jednostronne dla specjalności piechoty. Tam były kursy saperskie, kursy broni pancernej, były zalążki szkolenia także w zakresie lotnictwa. Uważano, że wszyscy ci ludzie o tych specyficznych nie tylko zainteresowaniach, ale specjalnościach będą bardzo potrzebni w momencie, kiedy wybuchnie powstanie powszechne, kiedy Polacy zdobędą dostęp do broni. Zaczną zdobywać niemiecką broń pancerną, niemieckie samoloty. Ktoś to musi obsłużyć. Po prostu trzeba to fizycznie umieć robić. Wszyscy absolwenci tych szkół musieli obowiązkowo mieć prawo jazdy i jakieś kursy mechaniczne, żeby umieć rozebrać, złożyć, naprawić silnik. Także to było traktowane bardzo poważnie. Zgrupowanie tej brygady pancernej walczy wzdłuż ulicy Długiej. To jest oś powstania na Starym Mieście. Mają swoje szpitale powstańcze, przygotowane wcześniej zasoby lekarstw, bandaży, opatrunków, kadrę lekarską, kadrę pielęgniarską. I jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, o której wcześniej tak naprawdę nikt nie myślał. Oni myśleli, przygotowali się i to świetnie zdało egzamin. Warsztaty różnikarskie, warsztaty naprawcze. Wiadomo, że jak jest okres walki, część broni się niszczy. Trzeba dorabiać części. Trzeba coś, co jest zniszczone, zastąpić czymś nowym. Broń znowu będzie zdatna do użytku. Broń jest na wagę złota. To nie jest tak, że się pistolet zepsuje, to można go wyrzucić, wziąć z magazynu nowy. Broń jest cenniejsza od życia i powstańcy pokazali, że tak to traktowali. W momencie, kiedy któryś z powstańców, przebiegając przez ulicę, padł, został zastrzelony, a miał przy sobie broń, do tego człowieka ciągają się inni, żeby tę broń zdobyć i wykorzystać. I często jest tak, żeby ten karabin czy pistolet maszynowy odzyskać, minął 3-4 osoby, żeby wreszcie ktoś się zdobył. Ta broń jest naprawdę bezcenna. Ludzie nie szanują własnego życia po to, żeby mieć czym walczyć. To jest determinacja pokolenia, o jakim dzisiaj trudno byłoby mówić. Dzisiaj mamy środowiska, niektóre specyficzne, patriotyczne, które tak właśnie rozumują, ale nie jest to powszechne. Kodomici z pewnością by się tak nie zachowywali. Byliby pierwszymi, którzy byliby nie tylko w Zaleszczykach, ale być może od razu w Brukseli, z dnia na dzień, dokonaliby teleportacji. Wtedy tamto pokolenie, nazywane pokoleniem Polski Niepodległej, wychowane w II Rzeczpospolitej, takie właśnie były. Te zakłady różnikarskie pracują dla wszystkich ugrupowań i wszystkich jednostek powstańczych na Starym Mieście. Mają swoją żandarmerię, czyli siły, które pilnują porządku. Mają barykady, które są wyznaczone do obrony. Do końca tych barykad się trzymają. Mają własne drukarnie. Co ciekawe, gdy ktoś z Państwa przechodzi przez rynek Starego Miasta, proszę zwrócić uwagę na Fukiela, kawiarnia czy restauracja Fukiela. Tam, z prawej strony od wejścia, przy wejściu do piwnicy, jest mało widoczna tablica, bo tam w lecie jest to zasłaniane różnymi krzewami ozdobnymi, jakimiś choinkami, ale można podejść i przeczytać. Od 1942 roku funkcjonowała tam Wielka Drukarnia Narodowych Sił Zbrojnych, która pracowała do ostatniego dnia powstania na Starym Mieście. Jeden z drukarzy, pan Mieczysław Bruszewski, dziś liczący prawie 95 lat, żyje do dziś w Łomży. Człowiek bardzo skromny. On nawet nie bardzo chce o tym mówić. Jak go prosimy o opowieści, o relacje, mówimy, ale po co? Trzeba było tak robić.
On wychodzi z założenia, że oni po prostu zrobili swoje. Nie ma się czym chwalić. Ludzie niezwykle zdolni, niezwykle skromni i niezwykle zapomniani. Powoli dziś ich przywracamy do naszej pamięci. Bo to jest naszym obowiązkiem. Nawet nie robimy tego dla nich. Przecież dla nich z pewnością jest to bardzo ważne. Ale przecież my nie jesteśmy w nich. Nie czujemy tak jak oni. My to robimy dla siebie. Chcemy mieć wzór. Chcemy się my pochwalić swoimi przodkami, że takich mieliśmy. Przy tej nieustannej propagandzie, jacy jesteśmy źli, jak się do niczego nie nadajemy, jak jesteśmy narodem zbrodniarzem, musimy tym bardziej wydobywać takie postawy, takie postaci i takie wydarzenia, którymi my możemy się pochwalić. Inni takiej historii nie mają. We wszystkich zgrupowaniach powstańczych na Starym Mieście, w Śródmieściu, Czerniakowie, Woli, Łopatowie, Żoliborzu. Wszędzie jest kadra dowódcza Narodowych Sił Zbrojnych. Wszędzie są jakieś jednostki, osoby, które gdzieś są na wysokich szczeblach dowódczych, jako zastępcy lub dowódcy tych jednostek, ale przede wszystkim najlepsze części bojowe. Ci, którzy przychodzą do powstania z własną bronią, wcześniej przygotowani, wyszkoleni, dają ten niezwykły wkład ofiarny pod jednym wspólnym sztandarem Armii Krajowej, czyli Wojska Polskiego, które wychodzi z konspiracji. Początkowo były plany, żeby Narodowe Siły Zbrojne wydzieliły swoje siły, żeby stworzyły własne formacje w powstaniu. Kadra oficerska była. Zasoby ludzi i jakieś tam zasoby broni też były. Te plany wyglądały w ten sposób, że miały być stworzone dwie dywizje Narodowych Sił Zbrojnych. Pierwsza, kryptonimie Orli, pod dowództwem pułkownika Mariana Czerniewskiego, pseudonim Paweł Szymoniarny. Jego zastępcą był pułkownik Tadeusz Żółkiewski, pseudonim Tadeusz. Trzy pułki, które miały tę dywizję tworzyć. Pułki imienia generała Władysława Sikorskiego pod dowództwem podpułkownika do wojny. Pułk imienia Jana Henryka Dąbrowskiego pod dowództwem majora Mariana Prostowskiego, pseudonim Ostoja. I pułk C, Czarniecki, gdzie miały być te stany już w powstaniu uzupełniane. Cały aparat dowódczy, wykonawczy jest. Proszę zwrócić uwagę na stopnie wojskowe. To są przedwojenni oficerowie zawodowi Wojska Polskiego. Kadra najwyższych stopni. Najlepsza z możliwych. Jest w tej organizacji. I druga dywizja, która miała mieć kryptonim SERP, pod dowództwem podpułkownika Ignacego Rogowskiego, pseudonim Bolesław Michalkiewicz. Jego zastępcą miał być podpułkownik Tadeusz Boguszewski, pseudonim Wacław III. Szefem sztabu miał być podpułkownik Pilek, Piotr Abakanowicz, pseudonim Grej. Ostatni szef sztabu Narodowych Sił Zbrojnych, zamordowany później po wojnie przez komunistów w więzieniu. I też trzy pułki. Pułk imienia Czwartaków, pułk Legii Puławskiej i pułk imienia Traugutta. To są te zasoby, które bezpośrednio miały wejść do tych dywizji. Oprócz tego szereg jednostek rozproszonych na terenie całego miasta. Fenomenem jest jednostka, której nie możemy ustalić dowódcy. Porucznik Mora w Śródmieściu, oni mieli swoje magazyny na ulicy Chorzej i uliczkach sąsiadujących, była to część brygady pancernej zmotoryzowanej KOMU, która wzięła udział na Starym Mieście, a ta kompania została odcięta. Pozostała w Śródmieściu. I to się okazało. Nagle w Śródmieściu jest jednostka, która ma duże zasoby broni, ale przede wszystkim dysponuje ogromnymi zasobami benzyny. Oni szykowali te zapasy dla brygady, której byli częścią. Ta benzyna posłużyła do produkcji butelek zapalających. To nie było tak, że na każdej ulicy Warszawy były jakieś stacje benzynowe, gdzie można było sobie podejść benzyny nalać. Wtedy tak nie było, a ta benzyna była w tych głębokich piwnicach zmagazynowana. W tej wielkiej historii Narodowych Sił Zbrojnych z okresu powstania warszawskiego my tak naprawdę nie znamy. Przy jakichkolwiek obchodach, czy ludzie są pomijani, o tych ludziach
nie mówi się albo wcale, albo mówi się bardzo pobieżnie. I do tego sprawy niezwykle wstydliwe, że w tych wszystkich apelach pamięci, w apelach poległych, ta formacja tak naprawdę nie istnieje. Wielu oficerów AK, w tym także Cichociemny z powstania, wymieniają Armię Ludową jako swoich towarzyszy broni. Szczycą się tym, że generał Gur dał dwóm komunistom żydowskiego pochodzenia ordery Virtuti Militari. Nie za walkę, nie za specjalne zasługi. To był gest polityczny. Skoro Sowieci są po drugiej stronie, skoro jesteśmy posądzani, że jesteśmy antysemitami, to jak damy dwóm Żydom za erę, to zaspokoimy opinię Zachodu i zaspokoimy ciekawość Stalina. Nic to nie dało, ale do dzisiaj jest to pokazywane jako przykład, że tylko reakcyjni pozostali na marginesie. Tylko Narodowe Siły Zbrojne nic nie robiły. A komunistów, nawet generał Gur docenił, ale to był ogromny polityczny i wojskowy błąd. Mówiąc o tych dowódcach powstania, chciałbym tylko kilka przynajmniej nazwisk wymienić. Być może kiedyś komuś obije się o uszy. Warto pamięć o tych ludziach zachować. Podpułkownik Kazimierz Falewicz, pseudonim Antony, zastępca szefa sztabu Narodowych Sił Zbrojnych, był dowódcą obrony Politechniki. Pułkownik Witold Komierowski, pseudonim Sulimy, był inspektorem oddziałów bojowych Śródmieścia i NZ-owskich, i AK-owskich. I był zwierzchnikiem, bezpośrednim dowódcą wszystkich jednostek Narodowych Sił Zbrojnych w powstaniu. Major Edward Jawanowicz, Bicz, był szefem sztabu zgrupowania Kryska, stale na pierwszej linii walki, wielokrotnie ranny. Podpułkownik Stefan Tomków, pseudonim Tur, zastępca pułkownika Mazurkiewicza, Radosława, zgrupowania Radosław. Podpułkownik dr Jan Nierwiński, pseudonim Obończyk. On opracował plan zdobycia Pastry. To, czym się teraz wszyscy szczycą, że tak niezdobyty obiekt został wreszcie zdobyty przez powstańców. Był zdobywany wielokrotnie, w sposób nieudany. Powstańcy ponosili ogromne straty, a on opracował plan, jak to zrobić. Jeden szturm i Pasta została zdobyta. To nie był tylko symbol, że najwyższy budynek w Warszawie. Niemcy, doskonale tam uzbrojeni, zapatrywani z powietrza, panowali nad okolicą. Setki metrów od Pasty teren był przez nich kontrolowany. Strzelcy wyborowi byli w stanie zabić każdego, kto wychylił gdzieś głowę czy kawałek ciała. Pasta musiała być zdobyta i została zdobyta. Wkład pułkownika Nierwińskiego w to zdobycie jest zapomniany.